Banknot z Kaczyńskim wywołał dyskusję. Zamurowało mnie banknot z Lechem Kaczyńskim. Politycy komentują. Narodowy Bank Polski 9 listopada wprowadzi do obiegu banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł oraz złotą monetę o nominale 500 zł Lech Kaczyński. Warto być Polakiem. Wygląd banknotu wywołał dyskusję wśród m.in. polityków. Myślałem, że to fake, komentował na Twitterze senator Krzysztof Brejza. Nie wiedziałem, że państwo z opozycji są takimi estetami i nie odpowiada im kolorystyka banknotu. Ale im przeszkadza wszystko, powiedział interim.pl Andrzej Kosztowniak z PiS, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów. Banknot Lech Kaczyński. Warto być Polakiem, o nominale 20 zł oraz złota moneta o nominale 500 zł to najnowsze propozycje kolekcjonerskie od NBP, które trafią do obiegu 9 listopada. Na przedniej stronie banknotu i na rewersie monety znajduje się portret prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wizerunek Orderu Orła Białego oraz Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Na stronie odwrotnej można zobaczyć budynek Muzeum Powstania Warszawskiego, tłum strajkujących osób w stoczni Gdańskiej w latach 80-22. Napis Solidarność oraz zdjęcie polskiego cmentarza wojennego w Katyniu. Na banknocie i widnieją również słowa lecha Kaczyńskiego. Warto być Polakiem. Banknot z prezydentem Lechem Kaczyńskim wywołał dyskusję. Wygląd banknotu nie wszystkim przypadł do gustu i wywołał dyskusję w mediach społecznościowych. Aktywista Jan Śpiewak zestawił banknot z pieniędzmi z Epoki PRL. Piękne te banknoty, takie bardziej kazachstańsko-wenezuelskie, napisał na Twitterze poseł Kobartłomiej Sienkiewicz. Brakuje bodźka i bursztynowego świeżopu, uznał z kolei lider nowoczesny Adam Szłapka. Myślałem, że to fajk. Na serio wrzucili na banknot Zetel. Kaczyńskim by to nowy słupek parkingowy. Co to jest? Stałby szlaban. To byłby banknot ze szlabanem? Szedłby turysta. Wrzuciliby turystę. Kto to projektował? Dziwił się senator Krzysztof Brejza. Aż dziw ze symbolu polski pis barierek odgradzających władzę nie wrzucili są wszędzie skomentowała wpis Brejzy posłanka Kobarbara Barbara Nowacka Zarzutom opozycji dziwi się Andrzej Kosztowniak z PiS sejmowej komisji finansów Zamurowało mnie trochę bo nie wiedziałem że państwo z opozycji są takimi estetami i nie odpowiada im kolorystyka banknotu ale im przeszkadza wszystko nie ma sprawy w Polsce której nie podejmowalibyśmy jako formacja polityczna bo dla nich wszystko jest złe Chyba, że danym problemem zajmuje się Donald Tusk, wtedy jest zupełnie odwrotnie. To śmieszne. Uważam, że politycy opozycji nie powinni się do tego posuwać. Rozumiem krytykę za projekty ustaw, ale nie sądziłem, że wszyscy na opozycji to jesteci. To idzie za daleko, powiedział interim.pl polityk. Jak dodał, nie wypada źle mówić o nikim, kto zasłużył się dla innych. A za taką osobę uważam Lecha Kaczyńskiego. Czy Adam Glapiński, wypuszczając banknot z Lechem Kaczyńskim, nie chce zapunktować, by zapewnić sobie kolejną kadencję w fotelu szefa NBP? Prezes Glapiński nie musi się podlizywać, bo bardzo dobrze prowadzi bank. A uhonorowanie prezydenta banknotem nie jest niczym złym. Są państwa, które szczycą się wizerunkami głów państw na swoich banknotach. Naprawdę, jest to wiele więcej problemów niż zajmowanie się poczuciem estetyki polityków opozycji, mówił polityk PIS.